Do środka fundacji wchodzą członek Ręki Węża, ochroniarz i członek Rady O5. Okej, dobra, ja wiem, że to brzmi jak początek kiepskiego żartu, ale wyobraźcie sobie tę historię. W ośrodku wybucha wyłom przechowawczy. Nikt nie wie, kto tego dokonał. Ale teraz wszystkie obiekty SCP w tym ośrodku, a było ich naprawdę dużo, są na wolności. Członek Ręki Węża jest bardzo podejrzliwy wobec swoich nowych kompanów. Przedstawia im się fałszywym imieniem. Ale razem we trójkę podejmują decyzję, aby zabezpieczyć tyle SCP, ile się da, żeby systemy wróciły do normy i udało im się uciec. W międzyczasie okazuje się, że ochroniarz tak naprawdę nie do końca wie, co tutaj robi i nie ma kwalifikacji na swoje stanowisko, a O5 miał mommy issues i zabił swoją matkę dawno temu, co wiązało się z konfliktem z jego dawnym partnerem w biznesie. Razem, mimo wszystko, współpracują, zabezpieczając kolejne skipy, aż pod koniec dochodząc do niesławnego obiektu SCP-001. Tutaj okazuje się, że członek Ręki Węża tak naprawdę był starym partnerem O5, ale stracił pamięć, a przez zeznania członka Rady wspomnienia mu wróciły i decyduje się stanąć po jego stronie, ostatecznie poświęcając się, żeby reszta drużyny mogła uciec. Zastanawiacie się może, kto jest autorem tej chaotycznej, ale wzruszającej historii SCP? Otóż, zdradzić wam muszę, że to nie jest żadne opowiadanie SCP. Ta historia wydarzyła się u mnie i moich znajomych w trakcie gry w Escape from Site 19. Jak pamiętacie, Escape from Site 19 to kooperacyjna gra planszowa w klimacie fundacji SCP. Współpracuję z EFS-em już od ponad 2 lat i nagrywałem dla nich unboxingi, śmieszne reklamy i gameplaye, ale nigdy nie nagrałem porządnej recenzji. Tak więc przed wami recenzja Escape from Site 19. W skrócie, Escape from Site 19 to gra, która znajduje się najbliżej realnej wersji Jumanji, jak to tylko możliwe. Gracze zmuszeni są do wykonywania fizycznych i psychicznych zadań, aby zabezpieczać kolejne obiekty SCP na kartach. Niektóre z nich są proste i zabawne, a inne sprawią, że wszyscy spojrzycie po sobie w milczeniu i któryś z was powie: nie ma mowy, że to zrobię. W międzyczasie Escape jest grą roleplayową. Każdy z graczy odgrywa jedną z dostępnych postaci, tworząc jej tło fabularne, z którego musi się co jakiś czas spowiadać, opowiadając o swoim prawdziwym życiu, ubierając tę historię w fartuszek z ich karty postaci. To świetna gra dla fanów gatunku, dla osób, które chcą naprawdę mocnego doświadczenia, a nie kolejnej pijackiej gry imprezowej, i dla ludzi, którzy nie boją się naprawdę mocnych wyzwań. Gra ma swoje plusy, ale też i minusy, o których opowiem w dalszej części filmu. Przejdźmy teraz do tego, jak przebiega rozgrywka w Escape from Site 19. W Escape'ie każdy członek waszej drużyny wciela się w jedną z wielu dostępnych postaci z uniwersum SCP. Każda z nich ma swoją pozytywną i negatywną cechę, a także specjalną zdolność, która pozwala wpłynąć na rozgrywkę na waszą korzyść. Po planszy nie poruszamy się pionkami, a przedmiotami personalnymi. Każdy z graczy przynosi do stołu coś, co jest dla niego naprawdę ważne. Monetę, pierścień, zegarek, klucz. To już wasza decyzja. Niektóre zadania bowiem mają ścisły związek z tymi przedmiotami. A propos zadań. Każda tura gracza składa się na rzut kostką i ruch po planszy. Od tego, na jakim polu staniesz, zależy, jak ciężkie zadanie ci przypadnie. Bezpieczne, Euclid czy Keter. Od nazw 3 podstawowych klas obiektów SCP. Nie łudźcie się jednak, że zadań bezpiecznych nie da się schrzanić, bo da się. I to naprawdę bardzo. Jeśli uda ci się wykonać zadanie, otrzymujesz ilość punktów zapisaną na jego karcie i zachowujesz kartę zadania. Jeśli jednak nie wykonasz zadania, kładziesz jeden znacznik lockdownu w miejscu na znaczniki lockdownów. Jeśli zbyt wiele razy schrzanicie zadania, przegrywacie. Następnie cofasz się do ostatniego punktu kontrolnego, czyli swoistej bezpiecznej strefy, checkpointu, który zapisuje twój postęp w razie gdybyś spieprzył zadanie. Są 3 punkty kontrolne i przy każdym z nich musisz opowiedzieć coś na temat swojego obiektu personalnego i historii swojej postaci. Tu wkracza jedna z ciekawszych mechanik Escape from Site 19, czyli coś, co określam zawsze mianem przemowy. Wiele zadań, także przejście przez punkty kontrolne, wymaga, aby gracz przez co najmniej minutę opowiadał na dany temat. Prawie zawsze są to tematy związane z prawdziwym życiem gracza, który musi zaaplikować je następnie do swojej postaci. Może to być związane z traumą z dzieciństwa, z czasem, w którym czuł się najbardziej samotny w życiu, a może z tym, co lubi w członkach swojej drużyny.
Ma na to przynajmniej minutę i musi opowiadać płynnie, bez zawahań. Reszta drużyny decyduje następnie, czy należy mu się dodatkowy punkt za przemowę. Przemowy są momentami odpoczynku od wymagających fizycznie zadań i często są chwilami, w których padają najlepsze żarty albo fabularne plot twisty. Tak jak na przykład to, że ten członek ręki węża jest tak naprawdę Donaldem Trumpem albo Adamem Gesslerem. Już nawet nie pamiętam, o co chodziło w tamtym plot twiście, ale pamiętam, że był strasznie zjarany. Jednak klucz całej rozgrywki i tak będą te zadania fizyczne. One dzielą się z kolei na dwie podstawowe kategorie. Zadania jednorazowe i zadania ciągłe. Jednorazówki wykonujesz raz i po kłopocie. Zwykle musisz wylosować do nich jeszcze poziom trudności zadania, określający, jak wielki łomot zaraz obskoczysz. Zadania ciągłe z kolei uczepią się ciebie jak kleszcz i musisz je wykonywać przez ileś rund z rzędu, co bywa upierdliwe. Tym bardziej, że możesz otrzymać bardzo ciekawe combo zadań. Na przykład, ja kiedyś dostałem kartę, przez którą przez 3 rundy musiałem mieć cały czas otwarte usta i drugą, przez którą przez 3 rundy musiałem mieć usta wypełnione jakimś napojem. Nie bawiłem się dobrze, za to reszta drużyny miała naprawdę niezły ubaw. Oczywiście zarówno zadania jednorazowe, jak i ciągłe często nie tyczą się tylko ciebie. Często zdarzy się, że cała drużyna musi brać udział w danym wyzwaniu i wtedy wszyscy otrzymują za nie punkty. A co dostajemy za te punkty? Pewnie kryje ci się w głowie pytanie. Pokazuję i objaśniam. Za punkty, tak zwane klucze dostępu, możemy używać swoich zdolności specjalnych. Albo kupować na początku rundy karty Taumiel, czyli specjalne obiekty, które pomagają w grze. Na przykład automatycznie zaliczając zadanie z danym symbolem. Bo jak się okazuje, każdy obiekt SCP ma przypisany konkretny symbol, oznaczający, czy na przykład jest humanoidem, przedmiotem, czy jest zagrożeniem memetycznym itd. Pozwala to na dość ciekawe zależności między postaciami. Na przykład członek kościoła zepsutego boga musi wykonywać zadania z danym symbolem zamiast innych członków drużyny. A ktoś inny ma słabość do symbolu roślinności i tak dalej, i tak dalej. Jest jednak jeden ciekawy symbol, który jest zupełnie innym wyzwaniem niż te wymienione wcześniej. Potworki. Przynajmniej ja je nazywam potworkami. To wyzwanie na szczęście. W nich to tylko i wyłącznie rzut kością decyduje, czy przetrwasz, czy nie. Tu przydają się bardzo karty Taumiel i zdolności postaci, bo jesteś zdany na los i jedyne, co możesz zrobić, to lekko go oszukać, wykorzystując magię kluczy dostępu albo prosząc któregoś z twoich członków drużyny, żeby pomógł za ciebie. Gdy cała drużyna wyrzuci już przed siebie wszystkie traumy ze swojego życia, stanie na głowie, założy majtki na spodnie, wyrwie sobie pół włosów z głowy i opluje się wzajemnie napojami, najpewniej starczy wam jeszcze trochę czasu, żeby dotrzeć do ostatniego wyzwania, jakie Escape from Site-19 przed wami postawi. Mówię, że starczy wam czasu, bo nie wspomniałem jeszcze o tym, że oprócz możliwości przegrania gry przez niewykonanie zadań, istnieje jeszcze limit czasowy. Około 3 godzin dla drużyny 4-osobowej. Tyle macie czasu, żeby dotrzeć do końca i zmierzyć się z SCP-001. Jeśli sądziłeś, że poprzednie zadania skopały wam dupsko, to SCP-001 jest dupokopną stonogą, bo jego zadania nie dość, że zwykle wymagają udziału całej drużyny, to jeszcze są jednymi z najcięższych w grze. Jeśli jednak uda wam się przez nie przebrnąć, uratujecie Ośrodek 19 i możecie ogłosić się zwycięzcami. Skoro wiecie już mniej więcej, jak w Escape'a się gra, pewnie macie już wyrobioną jakąś wstępną opinię na jego temat, więc pozwólcie, że ja przedstawię moją w miarę szczegółową recenzję tego tytułu. Escape from Site-19 ma naprawdę dość dużo plusów. To jedna z najbardziej oryginalnych gier, w jakie przyszło mi zagrać kiedykolwiek. Nie idzie na łatwiznę, tworząc jakąś prostą karciankę, tylko rzeczywiście tworzy coś, co łączy wyzwania z prostych gierek typu Prawda czy Wyzwanie, Uniwersum SCP i Roleplaying w jednym. Aktywizuje graczy i zbliża ich, wypychając ich ze strefy komfortu. Przez to też nie jest to gra dla każdego, ale o tym zaraz. Bardzo podoba mi się to, jak przystępna dla nowych graczy jest ta gra. Mimo że z pozoru Escape jest tytułem dla zapalonych fanów fundacji, to instrukcja i karty pięknie tłumaczą większość zawiłości uniwersum i nawet osoba nie wiedząca nic na jego temat może się z łatwością wkręcić do zabawy. Uwielbiam w Escape'ie też to, że jego różnorodność zadań naprawdę pozwala na angażującą rozgrywkę. Nie są to bynajmniej głupie zadania, a rzeczywiście przemyślane karty, które nawet za którymś razem z rzędu nie nudzą. Na temat odwzorowania uniwersum, postaci i skipów nawet nie muszę się wypowiadać, bo widać od razu, ile pracy zostało włożone zarówno w oryginalne grafiki, jak i dobór obiektów.
Osoby, które tworzyły tę grę, są ewidentnie fanami twórczości SCP-Wiki i to widać w każdym najmniejszym detalu. Tym bardziej cieszy mnie to, że autorzy wypuszczają coraz to nowsze dodatki do gry i dbają o to, żeby się rozwijała na mediach społecznościowych. Jeden z dodatków, który jakiś czas temu wypuszczali, dodał na przykład SCP-001 When Day Breaks, a najnowszy dodatek, czyli dodatkowe protokoły bezpieczeństwa, pozwalają na zupełnie nowe tryby gry, które utrudniają jeszcze bardziej już trudną rozgrywkę. Więc jeżeli uda wam się uciec z ośrodka 19, to potem spróbujcie uciec z ośrodka 19 przy okazji scenariuszy takich jak SCP-5000. Dobra, cały film słodziłem, to teraz muszę zrzucić na was parę gorzkich faktów o Escape from Site-19, czyli parę minusów. Po pierwsze, co pewnie rzuci wam się od razu w oczy, cena i język gry. Gra jest aktualnie tylko i wyłącznie po angielsku, więc stawia to od razu barierę względem osób nieznających języka. Cena jest stosunkowo wysoka w porównaniu do zwykłych planszówek, co jest dość zrozumiałe, bo to jednak nie jest zwykła planszówka i jej zawartość jest dosyć obszerna. Dla porównania, Escape mniej więcej kosztuje tyle co dwukrotność terraformacji Marsa. Rozgrywka zajmuje podobną ilość czasu, ale Escape z kolei ma o wiele więcej kart i innych bonusów niż terraformacja. Tak samo podobne cenowo Nemesis ma mniej więcej tyle samo kart co Escape, ale z kolei więcej dodatkowej zawartości, takie jak figurki. Ciężko jednak porównywać Escape'a do tych gier, bo to bardziej event niż gra, co też warto tutaj zaznaczyć. Mi i mojej ekipie nie zdarzyło się zagrać w Escape from Site-19 więcej niż mogę policzyć na palcach obu rąk, ze względu na to, ile trzeba czasu na to poświęcić i że już wiemy, z czym to się je. To znaczy, zawsze, jeżeli ktoś chce z nami w to zagrać, ostrzegam lojalnie, że spoko, jeśli masz lokal, w którym na spokojnie możemy spalić przynajmniej parę przedmiotów i drzeć głośno mordę przez 3 godziny, to jasne, możemy zagrać. Też dużą kwestią jest znalezienie zgranej ekipy do Escape'a. Nie można w to grać z byle kim. Rozgrywka bardzo opiera się na współpracy. Jeśli choć jedno ogniwo drużyny padnie albo stwierdzi, że jednak nie chce mu się współpracować, to cała drużyna obrywa. Jest jeszcze kwestia powtarzalności rozgrywki, ale nie wiem, czy to plus czy minus. To znaczy, gdy grasz już za którymś razem w Escape'a, to znasz już dużą część kart. Niektóre wyzwania nie są ci straszne, albo po prostu wiesz, czego się spodziewać. To z jednej strony duży plus, bo jest większa szansa na to, że wygracie grę. W końcu za pierwszym razem rzadko kiedy udaje się komukolwiek nawet dojść do SCP-001. Z drugiej strony może to być nużące po którejś rozgrywce. I mówię tutaj może, bo nam osobiście to nigdy nie przeszkadzało. Zadania są na tyle angażujące, że nawet jak wiedzieliśmy, czego się spodziewać, to przechodziliśmy przez to wszystko z ochotą, bo w zasadzie najbardziej kluczowym elementem EFS są jego gracze, a nie zadania. To, jakie historie tworzą i jak współpracują ze sobą. Kolejnym minusem takim małym jest świeca, która znajduje się w zestawie z grą i która jest kluczowa dla rozgrywki. Wypala się ona praktycznie po jednej grze. Dlatego na następne rozgrywki trzeba pamiętać o kupnie nowej, zwykłej świecy, albo o specjalnych świecach ze strony Escape'a, które swoją drogą bardzo ładnie się prezentują i bardzo ładnie pachną, więc ja też, no nie mam co zarzucić temu, fajne są po prostu, lubię je. To nie jest w sumie minus, tylko jakaś taka mała niedogodność, o której chciałem wspomnieć. Kwestię ceny gry na szczęście załatwia w miarę to, że bardzo często z różnych okazji na stronie Escape from Site-19 pojawiają się przeceny, zarówno na podstawową grę, jak i na dodatki, więc korzystanie z nich jest dość opłacalne. Dla mnie osobiście Escape jest na tyle ciekawym ewenementem, że nawet warto go mieć jako gadżet fanowski, bo mało jest fajnego merchu SCP. No i jeszcze fakt tego, że ludzie, którzy tworzyli Escape from Site-19 są z Czech, więc ta wysyłka jest dosyć szybka w porównaniu do na przykład komiksów, które kupiłem z Ameryki. Z SCP, takie książki po prostu z grafikami i opisami SCP, na które czekam już od chyba ponad półtora roku i jeszcze mi nie przyszły, bo oni się dopiero rozstawiają w Europie, więc jeżeli chcecie jakiś gadżet, grę SCP, która będzie zajebiście stała na półce, będzie miała fajne karty i możliwość roleplayu, no to Escape from Site-19 jest super grą. Ja po prostu kocham nawet to pudełko, no, ono pięknie wygląda. Czyli jeszcze raz w skrócie, Escape from Site-19 zdecydowanie nie jest dla każdego, bo wymaga sporo odwagi, znajomości języka, kasy i dobrej ekipy. Albo ludzi, których chcesz straumatyzować na tyle, żeby stali się dobrą ekipą. Jeśli więc uważasz, że wpisujesz się w tę kategorię, lubisz uniwersum SCP i masz ochotę na dreszczyk emocji, to ta gra jest zdecydowanie dla ciebie. Dzięki wam za uwagę, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.